Lustro dla zakochanych. Kochani moi, witam Was serdecznie na następnym lustrze. Co sobotę robię aktualizację dla Was. Zobaczmy dzisiaj, co wyjdzie w naszej kombinacji kart. Karty tarota po dwóch stronach i karty cygańskie w środku. Zobaczmy Wasze myśli, uczucia i zamiary. Oczywiście witam Was bardzo serdecznie na moim kanale Orakel Miłości u Loelia. Nazywam się Wróżka Loelia i zapraszam Was do komentowania po tym filmiku, czy to lustro z Wami rezonuje. Piszcie mi, kochani. Lajkujcie również kciuczkiem w górę, subskrybujcie, jeśli jesteście tutaj nowi. Subskrybujcie z dzwoneczkiem u góry, to dostaniecie wtedy powiadomienia od YouTube'a o moich codziennych premierkach z wróżbami. Oczywiście zapraszam na wróżby indywidualne, napiszcie e-maila i wtedy ja Wam odpiszę. Jakie są warunki takich wróżb indywidualnych. Kochani, Wasze myśli, Wasze uczucia, Wasze zamiary. Teraz zamiary, myśli, uczucia i zamiary Waszej osoby ukochanej. Myślcie o Waszej osobie ukochanej. Jego myśli, jego uczucia, jego zamiary. Zaczynamy od kart tarota. Wasze myśli. Wy zostajecie w pasywności, macie cierpliwość, macie wstrzemięźliwość, czyli wstrzymujecie się od jakichś tych ruchów, akcji. Pragniecie jednak, by wszystko się wyjaśniło, by znowu ta energia damsko-męska w nieskończoności wróciła, harmonia, balans. Zgoda, by to wszystko wróciło i chciałybyście, oczywiście Wy jako osoby pytające, by wróciła szansa na stabilność tej relacji. By wróciło wróciły stabilne kontakty, spotkania, stabilna komunikacja. Macie tą nadzieję i czekacie. Czekacie cierpliwie. Chcecie tutaj stabilności tego związku. W jego myślach też myśli o jakiejś zmianie, by coś tutaj zmienić. Jest jakiś zły czas, kryzys, nie ma u Was kontaktów, spotkań i koło fortuny, jakby on chciałby wszystko tutaj zmienić. Jakąś akcję wykonać, ruch. Zmienić coś o 180 stopni. Tutaj nie może się zdecydować, co zrobić. Być może ma też więcej do wyboru, ma jakieś alternatywne, inne drogi, pomysły, osoby. Nie może się zdecydować, nie może podjąć decyzji, ale marzy, wspomina, myśli
zastanawia się i chce wykonać jakąś zmianę, jakiś ruch. Chce, by coś się wydarzyło, coś się zmieniło z tej pasywności w aktywność. Wy natomiast czekacie tu cierpliwie na nową szansę. Zobaczmy w karcie cygańskiej, co Was łączy na poziomie głowy, na poziomie mentalnym. Co Was łączy? 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 Geschenk, czyli prezent. Być może chcielibyście się czymś obdarować. Obdarować nawet być może jakąś wiadomością, czy zrobić jakąś niespodziankę, jakiś ruch, jakiś gest, by ta sytuacja się zmieniła. Czyli by nastąpiło koło fortuny, raptowna zmiana, jakiś ruch. Chcecie zrobić sobie coś nawzajem miłego. Jakieś być może miłe słowa powiedzieć, czy przeprosiny powiedzieć, by wszystko wróciło do normy, by się wszystko wyjaśniło. Wejdźmy teraz na poziom Waszego serca. U Was, osoby pytające, w sercu jesteście zakochane. Wręcz fruwacie z głową w chmurach. Straciłyście jakby głowę dla tej osoby i myślicie cały dzień o tej osobie. Myślicie, że ta osoba ma więcej do wyboru, że ma inne, być może jakieś, nie wiem, kobiety do wyboru. Boicie się konkurencji, boicie się tutaj, że są jakieś inne rywalki, konkurentki, które Wam odebrały tego partnera. Boicie się tej konkurencji. Boicie się również tutaj awantur, kłótni. Myślicie jednak, że ktoś inny odebrał już Wam tą osobę. W jego sercu, w jego uczuciach ryzyko rozpoczęcia wszystkiego od zera. Nowego początku, który będzie lekki, przyjemny, zabawny. Też będzie dawał Wam radość, humor, frywolność, seksualność. Chciałby zacząć wszystko od nowa, by była lekka znów taka przyjemna atmosfera u Was i też seks. Chciałby też żyć chwilą. Znowu podjąć ryzyko wejścia w te emocje, w przygodę, w radość, w spełnienie seksualne. Chciałby, by to było radosne, powierzchowne. A nie takie ciężkie, jak jest w tej chwili. Raczej u niego widać chęć mer seksualności z Tobą. Nie ma tutaj głębszych uczuć, ale taka chęć zabawy, randkowania, przygody, flirtu, seksu. Coś takiego on by chciał. Jednak nie ma tutaj miłości, tylko jest raczej przygoda miłosna. Flirt. Co Was łączy na poziomie serca? Rishta. Czyli oboje pragniecie rozwiązać ten konflikt, który jest między Wami. Kryzys. Ciche dni. Brak kontaktu. Oboje chcecie to rozwiązać i się pogodzić, dogadać. Teraz wchodzimy na Wasze pole zamiarów i planów. U Was, osoba pytająca, zamiary koło fortuny. Chcecie jakiejś zmiany, by coś zmieniło się na lepsze. Niemniej jednak tutaj nic nie robicie, jesteście pasywne. Z jednej strony chciałybyście akcji, aktywności, zmiany, ruchu,
żeby raptownie coś się wydarzyło, natomiast tutaj same nic nie robicie, jesteście jak sparaliżowane, chore, leżycie, patrzycie się w swoje odbicie lustrzane, nie wiecie co zrobić, nie możecie ruszyć ręką ani nogą, nic nie widzicie, nic nie słyszycie, jesteście po prostu jak jakieś opętane, owładane strachem, zablokowane, zlęknione, co zrobić, odcinacie uczucia i boicie się wykonać jakiegoś ruchu. Natomiast jest tutaj też karta sądu, czyli chcecie się dogadać, chcecie zgody, chcecie harmonii, równowagi, chcecie mądrze wyjaśnić te problemy, które macie, chcecie się pogodzić. Natomiast, tak jak mówiłam już, boicie się sami wykonać jakiegoś ruchu. Być może wasze przekonania, wychowanie, nie wiem, jakieś obyczaje czy normy nie pozwalają wam tutaj w ogóle nic zrobić, tylko czekacie, ale chcecie jakiejś szybkiej zmiany. Naturalnie jest to ciężkie, ponieważ same jesteście w pasywności. Co u niego w planach i zamiarach? On jest oziębły, nie odpisuje, nie pisze, odciął emocje, uczucia, myśli głową, zastanawia się na poziomie głowy, co ma zrobić. Ale chce tutaj zgody, chce, żeby ten czas harmonii, energii damsko-męskiej wrócił. Chce się pogodzić, chce, by było między wami znowu romantycznie, emocjonalnie, pięknie. Tylko na razie o tym myśli na poziomie głowy. Wasze kontakty, spotkania są odcięte. A on zastanawia się, mądrze myśli, sowa, czyli symbol mądrości, co należy zrobić, by ten czas wrócił. Zastanawia się, nie wie co zrobić. Na dwoje babka wróżyła. Jest jeszcze niezdecydowanie, jest jeszcze niepewność. Jeszcze się waha, jeszcze żongluje, nie wie, jaką decyzję podjąć. Jest zimny, zdystansowany, oziębły wręcz. Co was łączy w waszych zamiarach i planach w stosunku do siebie? Geld, czyli pieniądze. Pieniądze. Verlust, czyli straty finansowe. Być może tutaj w metaforze boicie się jakichś strat. Boicie się, że jak wejdziecie głęboko w uczucia, w tą relację, to że poniesiecie jakieś straty. Albo finansowe, albo duchowe, emocjonalne, uczuciowe, psychiczne, mentalne. Ogólnie jakieś straty. Dlatego boicie się, wahacie, rozmyślacie. Każdy się boi zrobić jakiegoś ruchu, ponieważ boicie się strat. Boicie się być może zranienia, być może jakichś właśnie wszelakich strat, że jak zainwestujecie coś w tą relację, to później możecie za dużo stracić lub za dużo cierpieć. I tego się obawiacie być może, dlatego nie inwestujecie, dlatego on chce tutaj traktować to powierzchownie, seksualnie, natomiast ty boisz się tutaj zrobić jakikolwiek ruch. Pomimo, że chcesz zgody. Co jest ważne w tym lustrze, to karta, która się powtarza. I to jest karta Rydwanu. U niego na poziomie mentalnym, głowy, u ciebie w planach i zamiarach. Karta Rydwanu mówi o szybkich, raptownych, nieoczekiwanych zmianach na lepsze, jeśli teraz jest źle. Jesteście teraz pod wozem i chcielibyście, żebyście byli na wozie, czyli żeby się zmieniło coś na pozytywne. Rydwan mówi o szybkim tempie zmian i takiego szybkiego tempa tych zmian pragniecie oboje. Pragniecie, by ta sytuacja, ta stagnacja, ta beznadziejna
teraz cicha, nie wiem, kryzysowa sytuacja zmieniła się na lepsze i to szybko. I oboje macie rzeczywiście to pragnienie. U obojga z Was widać również, pomimo że karty się już nie powtarzają inne, ale widać również uczucia zakochania, romantyczności, że pragniecie tej romantyczności razem, seksualności, lekkości tego związku. I oboje pragniecie w duszy serca i myśli, żeby się pogodzić, żeby się dogadać. Tylko, że żaden z Was nie robi tutaj ruchu, ponieważ są karty pasywne. Dziękuję serdecznie. Oczywiście życzę Wam, by ta sytuacja się zmieniła na lepsze, by właśnie koło fortuny tutaj dało jakąś akcję i jakiś ruch zrobiło, by zmienić tutaj energię z tych pasywnych na pozytywne, aktywne. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam. Zapraszam na mój kanał codziennie. Komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie. Do usłyszenia już wkrótce.